Cześć, z tej strony Karolina Słubańska. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, w drugiej części mojej miniserii o mojej podróży do USA. Jeżeli słuchacie tego programu regularnie, to wiecie, że zazwyczaj ma on formę wywiadu: zapraszam do niego różnych gości, rozmawiamy o ekologii, o zdrowiu, o weganizmie. O podróżach, o motywacji. Tematów jest naprawdę bardzo wiele, ale raz na jakiś czas zdarza się, że mam dla Was odcinek solowy i ostatnio mam trochę taki mały maraton, ale wynika to z tego, że demokratycznie wybraliście, że chcecie, aby podcast o USA był podzielony na mniejsze części. Uważam, że to była bardzo dobra decyzja, bo była opcja zrobienia jednego odcinka, ale ja nazwałam go roboczo odcinkiem trochę takim śmietnikowym i myślę, że spokojnie trwałby on ze 3 godziny, a w obecnej sytuacji mamy trzy odcinki, odcinki tematyczne i wydaje mi się, że dzięki temu będzie wam łatwiej znaleźć te treści, które bardziej was interesują bo tydzień temu pojawił się pierwszy odcinek, pierwsza część i to był program taki typowo informacyjno-organizacyjny. Oczywiście na początku powiedziałam Wam jak to się stało, że znalazłam się w Stanach, skąd w ogóle pomysł i... Jak doszło do tego, że spontanicznie wyjechałam na 5 tygodni do Kalifornii, bo brzmi to dosyć abstrakcyjnie. I właśnie w tamtym odcinku mówiłam wam o tym, jak zorganizowałam noclegi, jak i gdzie kupiłam bilety, ile wyniósł mnie cały ten wyjazd i jak to wyglądało właśnie od tej strony organizacyjnej. Za tydzień będę miała dla was taki odcinek podsumowujący, w którym opowiem wam o moich ogólnych wnioskach i wrażeniach, lekcjach z podróży, właśnie o tym, czego nauczyłam. Się zarówno o tym kraju, jak i o sobie. Także będzie to chyba taki mój ulubiony, już tak czuję, że to będzie mój ulubiony odcinek taki najbardziej głęboki i refleksyjny. Natomiast dzisiaj, i na tym już będę się skupiać, porozmawiamy o San Francisco i o Los Angeles z małym wspomnieniem Santa Barbara. I w ogóle chciałam Wam powiedzieć, że wcześniej skupiłam się na tym. Że śmiesznie wymawiam nazwę tego miasta, bo po angielsku brzmi to Santa Barbara, po polsku można powiedzieć Santa Barbara, a ja cały czas mówiłam Santa Barbara, tak jakby w połowie po polsku, w połowie po angielsku, i to można było zauważyć w poprzednim podcaście. Teraz myślę, że też warto zaznaczyć, że pod poprzednim podcastem były zablokowane komentarze. I ja nie wiedziałam czemu, natomiast udało mi się to wszystko odblokować, więc jeżeli chcecie cokolwiek dodać lub skomentować w jakiś sposób to, o czym mówiłam tydzień temu, to zapraszam Was właśnie do tamtego odcinka, bo ja też chciałabym, żeby te podcasty tematyczne o USA, w ogóle każdy mój podcast na dobrą sprawę, żeby był taką przestrzenią, w której my możemy sobie dyskutować i wydaje mi się, że właśnie komentarze na YouTubie są do tego. Idealne. Także są już odblokowane. Zapraszam Was serdecznie. Kolejna rzecz, o której chciałam Wam powiedzieć, to to, że odsyłam Was do vlogów z USA, bo nie chciałabym się powtarzać w tych różnych platformach i mówić Wam w podcaście dokładnie to samo, co zdradzałam, czy pokazywałam, czy to, o czym opowiadałam w moich vlogach, także ukazały się dwa długie vlogi z San Francisco, było mnóstwo Stanów Zjednoczonych w, we vlogmasach i teraz przez styczeń i chyba jeszcze przez luty będą pokazywały się filmy właśnie Jedna, jeden z Santa Barbara i dwa z LA, o ile się nie mylę, i ja tam Wam naprawdę sporo opowiadam, więc jeżeli interesuje Was temat USA, Kalifornii czy tych konkretnych miast i chcielibyście na przykład zobaczyć to, o czym ja tutaj opowiadam, albo dowiedzieć się jeszcze więcej, bo tam myślę, że takich moich małych obserwacji, anegdotek jest znacznie więcej, to naprawdę Was zapraszam. I jeszcze jedna ważna rzecz, bo powiem Wam szczerze, że ten dzisiejszy odcinek, a raczej przygotowanie go, zajęło mi dosyć dużo czasu, bo nie mogłam się zdecydować w jaki sposób chciałabym Wam przedstawić to porównanie właśnie głównie San Francisco i Los Angeles, dlatego że ja miałam mnóstwo przemyśleń związanych z tymi miastami i nie wiedziałam, czy podejść do tego tak bardziej jak do opowieści, czy bardziej skupić się na konkretach. Jeżeli interesują Was konkretnie, jakie miejsca zwiedziłam, to odeślę Was na mojego Instagrama, mój prywatny, a raczej publiczny, mój oficjalny Instagram, Karolina Sobańska, to miejsce, gdzie ja w wyróżnionych, w tak zwanych highlights, mam pozapisywane praktycznie wszystkie miejsca, w których byłam zarówno w LA, jak i w Santa Barbara, jak i w ogóle w innych miejscach na świecie, także... Polecam generalnie i tam możecie krok po kroku zobaczyć dzień za dniem, co zwiedzałam, i może projektując sobie swój wyjazd, właśnie tym się zainspirować. A nie będę w tym podcaście Was zanudzać listą zabytków, bo trochę szkoda na to czasu. Postanowiłam, że ten odcinek to będzie taka moja opowieść. O tym, w jaki sposób ja odkrywałam te miasta. I to, co wydaje mi się istotne, jeszcze na start, to to, że ja spędziłam w Kalifornii naprawdę sporo czasu i byłam tam sama. I tydzień temu już was o to pytałam, ale ponawiam moje pytanie, napiszcie mi w komentarzu, co o tym myślicie, bo dostaję bardzo wiele pytań o to, dlaczego podróżuję sama. Jak się odnajduję w samotnych podróżach, co wynoszę z tego i jakie mam rady dla osób, które chciały podróżować samemu. Często do mnie piszecie o tym, gdzie warto pojechać w pojedynkę i jak w ogóle ugryźć ten temat, więc jeżeli macie ochotę na taki odcinek solowy tylko o. W solowym podróżowaniu, to dajcie mi znać. Troszeczkę o moich powodach opowiadałam tydzień temu, także tam też was odsyłam, ale wracając do tego tematu, jak wiecie, ja jestem człowiekiem dygresją, także trochę można się zaplątać, słuchając moich opowieści, ale już czuję, że się rozkręciłam, powiem Wam, także, także jest dobrze. Więc wracając, to spędziłam w USA dużo czasu i byłam sama. I w każdym z tych miast, znaczy zarówno w San Francisco, jak i w LA, byłam ponad dwa tygodnie i ja miałam naprawdę mnóstwo czasu, żeby sobie te miasta podkrywać. Dlatego to, o czym dzisiaj będę Wam opowiadała, jest oczywiście, wiadomo, subiektywne, jak wrażenia każdej osoby, ale myślę, że nie są to wrażenia i wnioski. Przeciętnej osoby, która wybiera się do tych miejsc turystycznie. Bo zazwyczaj, jeżeli jedziemy do Kalifornii, powiedzmy, spędzamy kilka dni w San Francisco, kilka dni w LA. A ja od kilku lat, może przez to, że miałam tę przyjemność, ten przywilej mieszkać w różnych miejscach w Europie, ja bardzo lubię wczuwać się trochę w rolę takiego lokalsa, kiedy zwiedzam. Więc to nie jest tak, że odhaczam sobie te punkty turystyczne w kilka dni i widzę, właśnie takimi oczami. Odwiedzającego to miasto, tylko ja lubię się włóczyć, łazić, obserwować ludzi i wtapiać się w to miasto i wyobrażać sobie, że w nim mieszkam. Przez co wydaje mi się, że moje wnioski są zupełnie inne niż takie wnioski podróżnika, który wpada i wypada. Za mną od lat chodziła Kalifornia i ja gdzieś z tyłu głowy miałam takie mikromarzenie, że może chciałabym się tam przeprowadzić. Uwaga, zaznaczam, nigdy wcześniej tam nie byłam, dlatego myślę, że ta kwestia właśnie oczekiwań wobec tego wyjazdu była tutaj istotna, ale do tego przejdę za chwilę, szczególnie w kontekście Los Angeles. Jak widzę dzisiejszy odcinek? Oczywiście będzie on podzielony na San Francisco i LA z małą przerwą na Santa Barbara. I w ramach każdego miasta planuję podzielić to na następujące części. Na początku powiem Wam, Gdzieś zatrzymałam, z kim, na jak długo. Później opowiem o tym, jakie były moje oczekiwania przed wyjazdem. Potem, jakie było moje pierwsze wrażenie. Następnie, jak wyglądał mój przeciętny dzień i w ogóle, jaką miałam strategię odkrywając i zwiedzając to miejsce. Też wtrącę Wam co nieco o transporcie i o tym, jak się poruszałam, bo zaznaczę, że nie miałam w Kalifornii samochodu i postaram się o tym wszystkim wam opowiedzieć, wyróżniając pewne najciekawsze miejsca, zjawiska czy też zdarzenia i na koniec jeszcze podsumuję to, jakie mam ogólne uczucia co do tych miast już odbywszy tę podróż i minimalnie postaram się je Porównać. Także ja jestem bardzo, bardzo podekscytowana, że mogę trochę cofnąć się w czasie i jeszcze raz to z Wami przeżyć. Ale zanim przejdziemy już do moich miejskich opowieści, chciałam Wam powiedzieć, że po raz kolejny partnerem odcinka jest marka Jorkaja. Jest to polska marka, która tworzy produkty do higieny intymnej dla kobiet, także zwracam się tutaj do babek. I są to tampony, podpaski, kubeczki menstruacyjne, czy też płyn do higieny intymnej. I powodem, dla którego Your Kaya znajduje się tutaj w moim podcaście, jest to, że jest to marka etyczna i ekologiczna. Oczywiście produkty są przyjazne weganom i nie testowane na zwierzętach, więc to jest dla mnie numer jeden punkt do odhaczenia. Ale druga kwestia jest taka, że są one wykonane z naturalnych materiałów, dzięki czemu są przyjazne środowisku i przyjazne naszemu ciału, bo my sobie nie zdajemy sprawy, ile jest strasznych, toksycznych substancji w, właśnie w produktach do higieny intymnej. I po pierwsze stosując takie produkty szkodzimy sobie, a po drugie szkodzimy naszej planecie i ją zanieczyszczamy. Do tego cieszę się, naprawdę cieszę się, że powstają firmy, które dbają o nasze ciała, dbają o nasze środowisko i tworzą tak wspaniałe produkty. I teraz trzecia kwestia, która jest najbardziej rewolucyjna, to to, że Your Kaya ma funkcję subskrypcji, czyli możecie sobie zamawiać dowolną ilość konkretnych produktów, różnych ich wariacji i rozmiarów i ilości do Waszego domu. Regularnie, dzięki czemu nie musicie wybiegać do sklepu, szukać tych produktów, które akurat są Wam potrzebne, tylko ustalacie sobie regularną przesyłkę. I mam dla Was bardzo dobrą wiadomość: na hasło Karolina Macie 30% zniżki na subskrypcję, także jest to superowy deal. Wszystko Wam oczywiście opisuję u dołu, i też ważne info jest takie, że w każdej chwili tę subskrypcję możecie anulować. Także ja bardzo serdecznie dziękuję Marce Jurka ja za to, że wspiera mój podcast. Was zachęcam z całego serca do przetestowania ich, a ja przechodzę już do moich amerykańskich, kalifornijskich opowieści. Jak pewnie wiele z Was wie, moją podróż do USA zaczęłam od San Francisco. Przyleciałam do San Francisco z Warszawy i też do Polski wracałam właśnie z tego miasta, także tam zaczęła i skończyła się cała moja wyprawa. Na początku w San Francisco spędziłam dwa tygodnie i jeszcze moje ostatnie kilka dni właśnie też poświęciłam na odkrywanie tego miasta. Także myślę, że warto zaznaczyć, że pobyt czy też przyjazd do San Francisco był moim pierwszym zderzeniem z kulturą amerykańską na żywo, i sądzę, że to miało duży wpływ na to, jak odebrałam to miasto i na to, jakie miejsce ono w moim sercu będzie miało. Także. Zatrzymałam się w San Francisco w dzielnicy, która nazywa się Inner Sunset. Jest ona nieco oddalona od centrum, ale nadal bardzo dobrze skomunikowana. Znajduje się niedaleko Golden Gate Park. To jest bardzo znany park, który, słuchajcie, dowiedziałam się, że jest większy od Central Parku i nie mogłam w to uwierzyć. Jest to ponoć. Mam nadzieję, że teraz nie zmyślam. Największy miejski park w USA i rzeczywiście jest on bardzo duży, z tym, że nie odczuwa się tego tak bardzo, gdyż jest po prostu bardzo podłużny. No ale to taka moja mała obserwacja. Zatrzymałam się w Inner Sunset, dlatego że tam mieszka moja przyjaciółka Marta, która gościła mnie w San Francisco przez ten cały czas. Jeśli chodzi o moje oczekiwania, to powiem szczerze, że. Miałam taką intencję na cały wyjazd do USA, żeby nie mieć oczekiwań. Z tym, że wydaje mi się, że jest to trochę niemożliwe, szczególnie w sytuacji, w której wychowaliśmy się trochę, obserwując kulturę amerykańską. I ciężko jest pozbyć się oczekiwań w zderzeniu z czymś, czego się naoglądaliśmy w bajkach, w serialach przez całe życie. Ale powiem Wam szczerze, że ja byłam po prostu tak podekscytowana tym, że w ogóle ląduję w Ameryce, jakby u mnie ta. Ta idea amerykańskiego snu była w ogóle tak rozwinięta, że ja wiedziałam, że cokolwiek mnie spotka, to ja będę zachwycona, że ja tam w ogóle jestem. Przechodząc do mojego pierwszego wrażenia, to na pewno zaskoczyła mnie pogoda, bo ja się nasłuchałam, że w San Francisco jest brzydka pogoda, że północna Kalifornia jest zimna i tutaj warto sobie to zapamiętać, że Kalifornia nie tylko upały cały rok i palmy, bo na północy naprawdę bywa chłodno. I tutaj San Francisco zaskoczyło mnie na plus, bo przez długi czas, przez naprawdę powiedziałabym ponad tydzień, było 17 stopni, było słońce, także ja mogłam się cieszyć wspaniałą pogodą w listopadzie. Kolejna rzecz to prześliczna zabudowa, i tego się spodziewałam. Jakby w mojej głowie też San Francisco to były te urocze, wiktoriańskie czy też gregoriańskie, kolorowe budynki. Ciekawy jakby układ ulic, to, że jest dużo wzniesień, i tak rzeczywiście jest. I to było zarówno moje oczekiwanie, jak i moje pierwsze wrażenie. Ale też to, co mnie uderzyło już w taksówce, kiedy jechałam. Do mieszkania to to, że w San Francisco jest bardzo dużo Azjatów. Jeśli chodzi o to, jak wyglądały moje dni w San Francisco, to ja tak naprawdę przez większość czasu byłam sama. Od rana trochę sobie pracowałam, ale postawiłam sobie za punkt honoru, że codziennie będę wychodziła i eksplorowała miasto. Poruszałam się transportem publicznym i w San Francisco jest to naprawdę wykonalne. Miasto jest kompaktowe, można sporo chodzić, wystarczy tam sobie gdzieś podjechać w jakieś miejsce, a resztę można zwykle spokojnie obejść, że tak powiem, z buta. Jeśli chodzi o koszta, to przejazd jednorazowy takim tramwajem. Powiedzmy, i za 2,50, za jeden przejazd można chyba przez godzinę poruszać się po mieście, ale ja naprawdę dużo łaziłam, bo to jest mój ulubiony sposób na zwiedzanie. Wydaje mi się, że San Francisco można by spokojnie w tydzień porządnie zwiedzić, ale ja postanowiłam robić to absolutnie w takim trybie slow. I oczywiście warto tutaj wspomnieć o takich miejscach jak te słynne. Domeczki zwane Painted Ladies, jak plaża Ocean Beach, dzielnica Pacific Heights z pięknymi willami. Czy dzielnica Marina nad samą wodą, gdzie widać zarówno most Golden Gate, jak i słynne więzienie Alcatraz, czy też wzgórze Telegraph Hills, którego mamy przepiękny widok na miasto. Naprawdę San Francisco to jest tak malownicze miejsce, że każda praktycznie dzielnica ma do zaoferowania coś innego, coś. Co tak cieszy oko, a jeszcze kiedy dopisywała mi pogoda, to już w ogóle efekt był naprawdę przepiękny. Powiem Wam, nawet jeśli tego dnia była mgła, w ogóle mgła w San Francisco, z tego co pamiętam, nazywa się Karl. I to jest bardzo ciekawe, bo to miasto ma naprawdę. Bardzo, bardzo, bardzo dziwną pogodę, bo nawet istnieją aplikacje czy też strony internetowe, na których można sprawdzać pogodę w różnych dzielnicach, bo przez to, że tam są różne wysokości, różne ciśnienia, że ta mgła żyje swoim życiem, to wręcz z minuty na minutę pogoda może się zmienić i w różnych miejscach w mieście jest zimniej cieplej, pada, jest mgła, jest dobra widoczność. No i moim zdaniem jest to trochę komiczne, chociaż przyznam szczerze, że może być trochę uciążliwe, bo bywa tak, że jest bardzo ciepła, za chwilę robi się chłodno. I ja trochę czułam się jak w Szkocji i przyznam szczerze, mnie ten klimat tak średnio by odpowiadał na co dzień, ponieważ jest naprawdę duża wilgoć w powietrzu. I tutaj mój... Próżny czy też powierzchowny komentarz, o którym mówiłam w filmie, to to, że ja bym tam nie mogła mieszkać, bo jest tak wilgotno, że moje włosy się tak puszą, że musiałam cały czas nosić je związane, bo nie mogłam absolutnie nad nimi zapanować. Ale oczywiście to nie umniejsza urokowi San Francisco. Miasto jest naprawdę, moim zdaniem, przepiękne. I taka fajna wskazówka, o której chciałam Wam powiedzieć, to to, że ja też zwiedziłam parę muzeów. Szczególnie Wam polecam, oczywiście muzeum... Ono jest, to się nazywa Soma, tak? W razie Muzeum Sztuki Współczesnej oraz Muzeum de Young, które znajduje się niedaleko ogrodu Botanicznego, który też jest bardzo fajny. I te muzea, zresztą wszystkie muzea, warto wcześniej sobie sprawdzić i odwiedzić je w dzień, kiedy jest darmowy wstęp. Bo raz w miesiącu, chyba każde muzeum ma taki dzień, kiedy wejście jest za free. I... To najczęściej jest pierwszy wtorek miesiąca, tak z obserwacji i z doświadczenia, ale ja dzięki temu zobaczyłam dużo fajnych wystaw za darmo, także to taki tip ode mnie. Oprócz tego, że oczywiście miasto jest bardzo ładne. Architektonicznie i oczywiście Golden Gate robi niesamowite wrażenie. Powiem Wam, że jeden z najpiękniejszych momentów, który przeżyłam w San Francisco, to była złota godzina po drugiej stronie mostu Golden Gate, z tym po prostu znanym na całym świecie widokiem, z miastem w tle, z cudowną widocznością. Było tak pięknie i nigdy tego nie zapomnę. Czułam się, jakby ktoś mnie wkręcał, jakbym była przy fototapecie. To było, to było coś niesamowitego. I kolejnym takim doświadczeniem z San Francisco był nasz hmm, hike, nasze wejście na górę, słuchajcie, o wschodzie słońca. Musiałyśmy wstać o czwartej i z całą taką ekipą wybraliśmy się na górę, gdzie oglądaliśmy wschód słońca nad miastem i to było niesamowite, dlatego że w dole widniała mgła i powiedzieli nam, że pod tą mgłą jest całe miasto: całe miasto, to wielkie downtown ze drapaczami chmur było przykryte mgłą. I to ta świadomość, że pod tym jest całe San Francisco, no była dla mnie naprawdę niesamowita. I to jest też widok, którego nigdy nie zapomnę. Tak samo park sekwoi, który miałam przyjemność widzieć po raz pierwszy, które były tak wysokie, tak niesamowite i tak przepiękne. Byłyśmy też w Berkeley po drugiej stronie mostu. I tu nie chodzi o most Golden Gate, tylko o ten drugi. No, tych punktów turystycznych w San Francisco jest naprawdę wiele i tak jak mówię, odsyłam Was koniecznie na Instagrama, bo tam to wszystko jest jak przewodnik prawie że. Ale tutaj muszę zaznaczyć, że z jednej strony przyroda, którą miałam przyjemność zobaczyć w San Francisco, naprawdę mnie powaliła, i te okoliczne atrakcje, właśnie w naturze, są wspaniałe, ale tutaj przyda się auto. I jeżeli chodzi o wynajem auta, to można wynająć samochód chyba nawet na jeden dzień w dobrej cenie ale ja się nawet nie, nie dowiadywałam, słyszałam, że to jest około 30 dolarów i to się naprawdę opłaca, bo jeżeli chcemy pojechać gdzieś, właśnie zobaczyć widok na całe miasto o świcie albo przejechać przez most, czy zobaczyć sekwoje, to rzeczywiście bez auta będzie trudno, a ja skorzystałam z tego, że znajomi Marty zabrali nas na różne... Fajne wycieczki. No bo mówię, bez auta myślę, że można tutaj stracić i też przy okazji San Francisco wiem, że warto na przykład odwiedzić Napa Valley i tamtejsze winiarnie, ale to już taka kompletna dygresja. Z tym, że mówię, San Francisco jako takie bez auta da się, ale żeby zobaczyć jeszcze wiele przyjemnych, pięknych punktów poza miastem, tutaj polecałabym wynająć sobie samochód nawet na jeden dzień i jeszcze mi się przypomniało z takich fajnych rzeczy, które przeżyłam, to było odwiedzenie siedziby Facebooka i żeby wejść do takich miejsc jak Facebook czy Google, to słuchajcie trzeba znać kogoś, kto tam pracuje, nie da się tam po prostu wejść a ja akurat właśnie poznałam chłopaka który pracuje w Facebooku i oprowadził mnie po tym niesamowitym biurze, które znajduje się w Palo Alto, czyli w jakby samym sercu Doliny Krzemowej. Tam też byłam na uniwersytecie Stanforda, przejść się i to na pewno było coś wartego odwiedzenia, przede wszystkim ten ogrom tego biura i to, jakie tam są w ogóle niesamowite Atrakcje dla pracowników, chociaż to też jest oczywiście temat dosyć kontrowersyjny, bo niby są atrakcje, ale nikt z nich nie korzysta. Ale polecam Wam naprawdę zajrzeć na, na mój kanał do vlogmasa, w którym mówię o wyprawie do Doliny Krzemowej, bo no było to moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawe. Ważna kwestia związana z San Francisco, o którą dostałam wiele pytań od Was, to jest bezdomność. Ja byłam przygotowana, że problem bezdomności jest rzeczywiście widoczny w tym mieście i też uczulały mnie na to osoby z San Francisco. Także spodziewałam się czegoś bardzo, jakby to powiedzieć, tragicznego wręcz. Na pewno jest to duży problem w całej Kalifornii. Z tego, co wiem, inne stany wysyłają autobusami bezdomnych z biletem w jedną stronę do Kalifornii, po to, żeby sobie tam żyli, bo przez to, że jest bardziej sprzyjający klimat, to jest większa szansa, że przeżyją, i, i to jest absolutnie dobijające. No, ja miałam to szczęście, że miejsca, w których mieszkałam, czy po których się przemieszczałam, nie były, powiedzmy, oblegane przez bezdomnych, więc ja nie doświadczyłam. Tego zjawiska w, takim, w takiej skali, aczkolwiek powiem wam, że kiedy pojechałam do Downtown, tak, downtown to jest ta część miasta z bieżowcami, wysiadłam sobie na stacji Civic Center i chciałam sobie iść popracować do kawiarni. I wcześniej powiedziałam Marcie, czyli mojej przyjaciółce, o której zatrzymywałam, że chcę pójść na tę ulicę do kawiarni, ona powiedziała: Wiesz co, weź sobie, ubera ze stacji. I ja pomyślałam, dobra, Ubera, że to jest jakieś, nie wiem, 500 metrów. Ona mówi: zaufaj mi. No, ale oczywiście, Karolina zrobiła tak, jak chciała. I powiem Wam, że to było naprawdę ciężkie przeżycie, bo 90% osób, które miałam, to byli albo ludzie wyglądający jak bezdomni, albo osoby potłum narkotyków, albo osoby chore psychicznie. I to jest. Ta kwestia, która mnie najbardziej przeraża, bo ja zawsze wychodzę z założenia, że ludzie mają dobre intencje i nigdy nie zakładam, że ktoś chce mi zrobić krzywdę, ale w sytuacji, w której te osoby bezdomne często są narkomanami lub są osobami chorymi psychicznie, ja niestety... Nie mam takiego zaufania co do tego, co ta osoba jest w stanie mi zrobić, chociaż mówi się, że zazwyczaj te osoby są nieszkodliwe. I dlatego uważam, że ten problem jest straszny, bo wsparcie socjalne w Ameryce, no tutaj akurat w Kalifornii, jest naprawdę bardzo słabe. I tak jak u nas osoby, które mają problemy psychiczne, są chore psychiczne, psychicznie i zdiagnozowane, trafiają do. Ośrodków. Tam tak nie jest. Te osoby lądują na ulicy. Tak samo jest w przypadku osób uzależnionych od narkotyków. Oni żyją na ulicach, oni mają swoje wręcz dzielnice. I żeby Wam to zobrazować, to wygląda tak, że są całe ulice albo nawet całe kwartały, na których po prostu jest namiot przy namiocie, i w tych namiotach mieszkają bezdomni, tworząc całe takie miasteczka. Także ja akurat nie zapuściłam się ani razu w miejsce, które byłoby sercem tej bezdomności, ale już sama namiastka tego była naprawdę dla mnie intensywnym doświadczeniem i chciałabym, chciałabym znać rozwiązanie tego problemu, ale ja nie umiem tego wytłumaczyć i ja tego po prostu nie jestem w stanie też zaakceptować. Jeżeli macie więcej informacji na ten temat, większą wiedzę lub jakieś ciekawe źródła, koniecznie mi o tym powiedzcie. Kolejnym ważnym. Problemem, czy ważną kwestią związaną z San Francisco, to jest y, trochę taki kryzys społeczny. San Francisco kojarzy się z technologią, z przemysłem high tech, z tym, że tam siłę mają największe firmy technologiczne. I jest to jednocześnie wspaniałe, a jednocześnie jest to przekleństwo. Dla tego miasta. Dlatego, że ceny, słuchajcie, w San Francisco są absurdalnie wysokie i nawet nie mówię o cenach, nie wiem, jedzenia czy w restauracjach, bo to podobnie jest jak w Los Angeles, powiedziałabym. Natomiast mam tutaj na myśli ceny nieruchomości, ceny czynszu. Ludzi, którzy mieszkają w tym mieście, powoli nie jest stać na to, żeby tam żyć i wyprowadzają się z San Francisco, wyprowadzają się przez most do Berkeley albo do Oakland, bo ceny są tak wysokie. I na przykład, nawet osoby, które pracują w tej branży technologicznej, które teoretycznie mogą sobie pozwolić na mieszkanie w San Francisco, nawet dla nich te ceny zaczynają być zbyt wysokie, i dużo się mówi tak o, o dobrze zarabiających programistach, którzy mieszkają w wanach, a mają dom w innym stanie, bo po prostu ceny w San Francisco są absurdalne. Już nawet nie tyle w San Francisco, co już w całej Dolinie Krzemowej to się rozrasta. I to jest ogromna tragedia, szczególnie dla osób, które zajmują się innymi rzeczami, szczególnie na przykład dla artystów. Bardzo wiele artystów opuszcza San Francisco, a przez tak wiele lat było to miasto związane nie wiem, z kulturą bitników, czy miasto, gdzie mieszkali hipisi, miasto, w którym sztuka się prężnie rozwijała, a w tym momencie te osoby muszą opuszczać. San Francisco opuszczać miejsce, w którym, do, z którym są związani, bo po prostu jest ich na to, nie, nie jest ich na to stać. I jest to naprawdę bardzo, bardzo smutne i mnie to osobiście łamało serce. Nawet kiedy byłam w muzeum, to jedna z wystaw była poświęcona właśnie temu kryzysowi społecznemu, który ma miejsce w San Francisco. Jeśli chodzi o taką ogólną atmosferę miasta, oczywiście patrząc przez pryzmat mojego doświadczenia, to Wydało mi się ono bardzo takie wyluzowane. Um... W dobrym tego słowa znaczeniu. Ludzie lubią spędzać czas na dworze, korzystać z plaży, z pięknych lasów, wzgórz, chodzić sobie z psami. Są też ubrani tak na luzie, i ja nie mam tutaj na myśli hip-hopowo na luzie, tylko luzacko w legginsach, sportowych butach czy w pikowanej kurteczce. Nie ma tam takiego wystylizowanego klimatu jak na przykład w niektórych częściach LA czy w Nowym Jorku, tylko zdecydowanie jest dress code casualowy. i o tyle o ile ten niezobowiązujący luźny klimat mi odpowiada to z drugiej strony San Francisco wydało mi się trochę nudne. Ja poczułam, że jest to miejsce, do którego chętnie wrócę jako turystka, robiąc jakiegoś road tripa po, po Kalifornii. Chętnie się przejdę po tych pięknych ulicach, ale od razu pomyślałam, że ja nie mogłabym tam mieszkać, bo miasto wydawało mi się za mało ekscytujące, stymulujące i oferujące za mało w kontekście takim kulturowo- Medialnym. Może to wynika z tego, że właśnie ci artyści też wyprowadzają się stamtąd i odczuwa się tę te dominację tego przemysłu technologicznego. Nie wiem, ale to oczywiście jest moja prywatna opinia. Ogólnie rzecz ujmując, San Francisco zrobiło na mnie bardzo dobre wrażenie. Ślicznego miasta z cudowną zabudową, z miłymi ludźmi, miasta, w którym czułam się. Bezpiecznie, który jest kompaktowe, po którym można chodzić pieszo, co w Stanach jest rzadkością, i na pewno zawsze będę miała do niego ogromny sentyment, no bo to był mój pierwszy przystanek w USA. Na koniec jeszcze Wam powiem, jaka była moja taka finalna refleksja w San Francisco, bo wróciłam tam po LA. I to myślę też jest ciekawe. I teraz kilka słów o Santa Barbara. To było miasto, w którym byłam słuchajcie, przez dosłownie dwa dni i to jest absolutnie wystarczająco, bo to jest bardzo mała mieścina. Jest to miasto oddalone o niecałe dwie godziny autem od Los Angeles, który jest takim typowym, bogatym, plażowym, nad... Nadmorskim, chciałam powiedzieć, tak, no, ale to jest nad oceanem ym, miastem. Jak mówię, jest małe, jest spokojne, jest prześliczne. Zabudowa jest taka, właśnie w stylu hiszpańskim. Prawie wszystko jest białe, jest dużo takich bardzo ładnych domów, takich Hacjent, lub mówi się o nich, o tych takich starych, ym, po hiszpańskich domach adobies. Także tutaj taka ciekawostka. I ogólny vibe tego miasta to jest taki klimat, yy, Surfersko bogaty. Jest dużo właśnie sklepów ze sportowymi ciuchami, z serferskim sprzętem, ale też mnóstwo takich butików wnętrzarskich, dekoracyjnych, z kamieniami szlachetnymi. Ma on trochę taką atmosferę właśnie boho, plażowo-duchowego miasta. Mnie się tam bardzo podobało. Myślę, że jest to świetna destynacja na taki wypad weekendowy Plażowy, żeby się odciąć od dużego miasta. Bardzo, naprawdę, bardzo przyjemna jest tam, moim zdaniem, aura. I sądzę, że pobyt w Santa Barbara był dla mnie takim dobrym przygotowaniem na LA, bo tak jak właśnie w Santa Barbara nie wydarzyło się praktycznie nic i to było takie miejsce, gdzie się wyciszyłam, to moje doświadczenie w LA było całkowitym przeciwieństwem. W LA spędziłam niewiele ponad dwa tygodnie, chyba dwa i pół tygodnia. Generalnie byłam tam sama, nikogo tam nie odwiedzałam i tak jak mówiłam Wam w zeszłym tygodniu, zatrzymałam się najpierw przez dwa tygodnie w Marina del Rey, to jest dzielnica niedaleko Venice. Wiele osób polecało mi właśnie zatrzymanie się po zachodniej stronie, bo tam podobno Miało być najfajniej. Także ja znalazłam sobie bardzo fajne mieszkanie w Marnie del Rey. Spędziłam jedną noc w Santa Monica w hotelu, i potem jeszcze dwie noce na downtown u znajomej. I choć oficjalnie byłam w LA sama, to powiem Wam, że. Tak naprawdę może były dwa takie dni, które spędziłam tam w pojedynkę, bo tak się stało, że poznałam na miejscu wiele osób, też za sprawą social mediów, za które jestem naprawdę bardzo, bardzo wdzięczna, bo łączą ludzi i one sprawiły, że moje doświadczenie w Los Angeles było na pewno zupełnie inne niż gdybym, gdybym tych wspaniałych osób nie poznała. Kto wie, ten wie. Jeśli chodzi o moje oczekiwania, to tak jak Wam wcześniej mówiłam, niby nie miałam żadnych, ale wiecie, jak to jest. Ja marzyłam o wyjeździe do LA od bardzo dawna i odnosiłam wrażenie, że to może być moje miejsce na Ziemi. Także sądzę, że dużą presję wywarłam. Konkretnie na tym mieście, ale też wiedziałam, że ponoć LA jest brzydkie, że jest trochę taką meliną, więc szykowałam się na to, że raczej nie zrobi na mnie takiego super wrażenia. Więc moje pierwsze wrażenie w Los Angeles było takie, że to miasto jest dziwne, że nie umiem go opisać i że jest raczej brzydkie oraz że jest ogromne. I pierwszy dzień w LA był dla mnie bardzo wyjątkowy, zresztą zaraz Wam o tym opowiem, ale co ciekawe ja do tych wniosków doszłam naprawdę w ciągu pierwszych dwóch dni i potem każdego dnia utwierdzałam się w przekonaniu, że rzeczywiście tak jest, że ja tego miasta nie ogarniam, że czuję się w nim dziwnie, że jest ono pełne sprzeczności, ale jednocześnie... Coraz bardziej mnie intrygowało. I postanowiłam, że moją opowieść o LA podzielę na kilka części, bo mam wrażenie, że poznałam różne oblicza tego miasta. Pierwsze LA, z jakim miałam styczność, to było LA hollywoodzkie. Wyobraźcie sobie, że pierwszego dnia, kiedy tylko przyjechałam do Los Angeles, znajoma znajomej, Bada, którą pozdrawiam jeszcze raz. Zaprosiła mnie na pokaz filmu Boże Ciało podczas festiwalu w Hollywood. Więc ja, słuchajcie, przyjechałam do mojego Airbnb, zakwaterowałam się, przebrałam się i wsiadłam w taksówkę. I uwaga, teraz będzie seria niesamowitych zdarzeń. Po pierwsze, jechałam. Taksówką, z kierowcą, który okazał się być mówcą motywacyjnym i przewodnikiem duchowym, który mówił do mnie przez ten cały czas. A uwaga, jechaliśmy godzinę co tylko podkreśliło, że LA jest ogromne. Także już w tej taksówce myślałam sobie: jestem w Los Angeles. Jakby to jest mój pierwszy kierowca jest, chciało mi się strasznie śmiać. Po drugie, podczas pokazu filmu. Okazało się, że gościem specjalnym jest reżyser Jan Komasa, który wyszedł na scenę. A jeszcze wisienką na torcie tego wieczoru było to, że po premierze filmu poszliśmy ekipą nowo poznanych, w moim przypadku znajomych, na drinka i przy naszym stole pojawiła się Alicja Bachleda Curuś. I ja stwierdziłam. Jestem w Los Angeles, jestem w Hollywood yy, od kilku godzin, i już zdarzyły się w moim życiu takie rzeczy. I wtedy uderzyło mnie, że to jest miasto, gdzie wszystko jest możliwe, i naprawdę wiele rzeczy, które wydają nam się nieosiągalne, są tak naprawdę na wyciągnięcie ręki. I miałam w LA jeszcze kilka takich niesamowitych po prostu zdarzeń. Między innymi to, że zostałam zaproszona na kolację z okazji Święta Dziękczynienia przez dziewczynę, z którą widziałam się raz na kawę, słuchajcie, do hotelu Waldorf Astoria w Beverly Hills, bo jej chłopak jest tam szefem kuchni, więc miałyśmy przyjemność jeść za darmo kolację, która była warta jakieś 200 dolarów w ekskluzywnym hotelu. I ja naprawdę nie mogłam w to uwierzyć. Co więcej, jeszcze ten szef kuchni specjalnie dla mnie przygotował wegańskie menu. I jeszcze innym takim doświadczeniem, które miałam w Los Angeles, było to, że wybrałam się do teatru na sztukę, w której jedną z głównych ról grał słynny aktor Andy Garcia. Także naprawdę miałam możliwość dotknąć tego świata Hollywood i zobaczyć, że wszystko tam wydaje się być możliwe lub Dostępne, jednak z drugiej strony szybko doszłam do wniosku, że ten światek jest tylko jedną z takich baniek, które możemy znaleźć oczywiście w każdym społeczeństwie, no ale w tym przypadku w Los Angeles i niestety bardzo wiele rzeczy w tym świecie opiera się o znajomości, o sukces, trochę o właśnie takie granie, popisywanie się i o. Wygląd. I mogę powiedzieć, że to samo tyczy się drugiego oblicza Los Angeles, które poznałam, i to bym nazwała takim West LA, czyli zachodnią stroną LA. To jest y, cała ta część przy wybrzeżu. To jest, tak jak mówiłam wcześniej, ten rejon, który wszyscy mi polecali. To są plaże, to są palmy to jest surfing, to jest deskorolka, to jest taki klimat boho, czyli coś co myślałam, że będzie mi bardzo odpowiadało, bo to też jest ten świat wellnessowy, zdrowotny i myślę, że warto zaznaczyć, że dużym, a w zasadzie głównym powodem, dla którego ja myślałam, że Elei to jest miejsce dla mnie, to jest to, że to jest serce tego świata zdrowotno-wellnessowego. I to się zgadza. I to jest prawda i to jest wspaniałe, że tam Kwestia zdrowego jedzenia, wszystkie nowinki jedzeniowe czy nawet związane z duchowością, z kamieniami, z różnymi terapiami to wszystko jest normalka. To jest chleb powszedni. To są tematy, które nikogo nie dziwią. I jeżeli szukacie ekspertów z tych dziedzin, to oni właśnie tam są. I mnie się wydawało, że to jest klimat, który będzie dla mnie stworzony. Ale. Oczywiście okazało się, że tak nie jest. Ja nie wiem z czego to wynika i ten program to nie jest moja psychoanaliza, a jeżeli chcecie posłuchać o moich refleksyjnych przemyśleniach, to zapraszam za tydzień, ale to co charakteryzuje to zachodnie LA, to jest coś co mój wujek, który w ogóle mieszka w LA, nazwał happy vibe. Że to, co on kocha w tej części Los Angeles, to to, że po prostu ludzie są mili, ludzie są uprzejmi, ogólnie jest pozytywnie i wszyscy dbają o to, żeby atmosfera była miła, i rzeczywiście to jest bardzo fajne. Tylko jednocześnie dla mnie znowu to było trochę za mało autentyczne, to było trochę takie powierzchowne. Inną rzeczą, która charakteryzowała tamte rejony, to też były oczywiście odległości, to że wszyscy żyją w swoich samochodach, jakby każde miejsce jest oddalone od kolejnego. Nie idziemy do kawiarni, która jest w fajnym budynku koła jakiegoś sklepiku, tylko, nie wiem, jedziesz 15 minut do kawiarni, jak dobrze pójdzie, która jest w jakimś takim starym hangarze, bo wszystko wydawało się, wszystko dla mnie wyglądało jak takie klocki. Architektonicznie to miasto w ogóle mi się nie podobało. Dużo jest takich kompleksów, które się nazywają plaza. Czyli macie taki wielki beżowy kloc, taki pasaż i w środku macie jakąś knajpę, jakiś sklep i to wygląda wszystko jak taka nie wiem, jak centrum handlowe przy autostradzie. I tak jak wielu osobom może to w ogóle nie przeszkadzać, tak dla mnie to wszystko wyglądało, jakby było takie prowizoryczne, tekturowe, bez historii. I właśnie obserwując to, maksymalnie doceniłam naszą piękną europejską architekturę, nasze dziedzictwo i nawet to, co widziałam w San Francisco. To, jak bardzo podoba mi się, gdzie mamy, że mamy miejsce przy miejscu, że mogę od kawiarni przejść się przez park i dojść. Do sklepu, a nie muszę wsiadać w auto i jechać autostradą do kolejnego miejsca. Przez to, to miasto wydawało się być takie mm, anonimowe, i dla mnie niestety ta przyroda i to piękne położenie nad oceanem to nie, nie rekompensowało tego, że zabudowa miejska była. Dla mnie osobiście po prostu brzydka. Chociaż to mówi osoba, która jest z Łodzi i tam też mamy różne nieciekawe okazy architektury, ale jednocześnie mamy też bardzo dużo pięknych budynków, chociażby secesyjnych. Nie możemy też zapomnieć o tym, że ja teraz robię duże generalizacje i tak istnieje takie LA hollywoodzkie, ale tutaj, jako że u mnie jak zawsze festiwal dygresji, muszę zaznaczyć, że Los Angeles to nie jest. Blichtr i blask Hollywoodu. Hollywood samo w sobie to jest takie dosyć mocno, powiedziałabym, obskurne i meliniarskie. Więc to w ogóle jest myślę ciekawe, że, że tam wcale nie jest tak fajnie może wieczorem, kiedy te nony są włączone i akurat premierem Clint Eastwood to jest jakby z mojego doświadczenia anegdota, ale generalnie tego na co dzień się nie odczuwa. Tak samo, kiedy przechadzamy się fajnymi uliczkami po zachodniej stronie LA, to rzeczywiście mamy tych, tych surferów i tych boho pięknych ludzi, ale kiedy skręcimy w jakąś ulicę, mamy znowu pełno bezdomnych, tak? A jeżeli jedziemy autobusem, jedzie z nami. Klasa robotnicza i większość dzielnic jest tak naprawdę zamieszkiwana przez y, po prostu zwykłych ludzi, wykonujących zwykłą pracę, wyglądających w przeciętny, zwykły sposób, a nie jest to to, co przedstawiają nam filmy i media. Jest to miasto takie samo. Jak każde inne, z tymi, z tymi samymi problemami, z niskimi pensjami, z biedą, z tak jak mówiłam, bezdomnością czy z bezrobociem. Także myślę, że nie warto tutaj dać się zwieść i trzeba się szykować na to, że y, tam też jest taka szara rzeczywistość. I ja szczególnie mogłam to zaobserwować, ponieważ poruszałam się w dużej mierze. Po LA autobusem, i tak jak wiele osób mnie przed tym przestrzegało, to ja co prawda nie brałam autobusu nocą, tylko jeździłam ze dnia, bo jednak chciałam być ostrożna. Tak zupełnie czułam się bezpiecznie. Oczywiście tam jeżdżą ludzie biedniejsi, tam jest też sporo bezdomnych, i może nie jest to jakieś najbardziej komfortowe doświadczenie na świecie, ale to naprawdę pokazuje nam, kto mieszka w tym mieście, i myślę, że najlepiej obrazuje nam realia tego, kim jest yy, społeczeństwo. I jest to też bardzo tani środek transportu, bo autobus kosztuje na przykład dolara, także ja polecam. W każdym razie, dobrze go moi drodzy. Ja miałam trochę w LA kryzys, bo zrozumiałam, że to miasto w ogóle nie jest dla mnie i ono mi się w ogóle nie podoba. Co prawda, oczywiście fajnie było zobaczyć sobie znak Hollywood, fajnie było pójść do obserwatorium Griffith i zwiedziłam tam wiele wspaniałych miejsc, ale czułam, że w ogóle. Ja się tam źle czuję i że to miasto to jest jedno wielkie rozczarowanie. I wtedy odkryłam kolejne oblicze Los Angeles, już się uśmiecham, mój głos jest uśmiechnięty. I wtedy zawitała do mojego życia nadzieja, bo odwiedziłam Silver Lake i była to dzielnica, która była pierwszym miejscem w LA, gdzie ja poczułam, że o, tu mi się podoba, tutaj czuję, że mogłabym się odnaleźć. Nie wiem z czego to wynika, może z tego, że ludzie byli trochę bardziej jakby wyluzowani, byli inaczej ubrani i nie byli tacy plastikowi, powiedziałabym wprost. Zabudowa bardziej mi odpowiadała i cała energia tego miejsca wydawała mi się zupełnie inna, bardziej przyjazna. Też jadąc tam, widziałam dużo miejsc typu sklepiki, kawiarnie, które były blisko siebie i zrozumiałam, że to jest to, czego ja szukam w mieście. I wtedy też spotkałam się z moją znajomą Beatą, która mieszkała na downtown i u której też zatrzymywałam się przez ostatnie kilka dni i ona powiedziała do mnie bardzo mądre słowa, że każdy ma swoje elei, bo ja opowiedziałam jej o tym jak się czuję w tym miejscu, co sądzę o Los Angeles. Ona powiedziała: że "Miałam dokładnie to samo, miałam te same mm, obawy, y te same rzeczy mi się nie podobały i też myślałam, że to miasto nie jest dla mnie, ale wtedy zrozumiałam, że dla każdego LA oznacza coś innego. I to jest normalne, Karolina, że to miasto wydaje ci się takie nieoczywiste, że nie umiesz go zdefiniować, że jest dziwne, że ma tyle różnych obliczy, ale właśnie to jest magia tego miejsca, że każdy człowiek może sobie stworzyć to miasto od takie. Jakim go chce, otaczając się tymi ludźmi i bywając w takich miejscach, które jemu odpowiadają, i że właśnie to jest magia tego miejsca. Ja potem właśnie poprzechadzałam się po downtown, znowu odwiedziłam Silver Lake, byłam w okolicy Los Feliz i tam rzeczywiście zobaczyłam, że są miejsca, jest atmosfera, są ludzie, są kafejki, jest ta energia, która mnie się podoba, także ta, to trzecie LA, czyli to East LA, zdecydowanie stało się... Tym rejonem, który do mnie najbardziej przemówił. Jeżeli chodzi o Los Angeles, to jest to na pewno miasto, które skupia najbardziej kreatywnych ludzi na świecie. To jest miejsce, które przyciąga miliony osób i chociażby nawet z tego tytułu, tam muszą dziać się niesamowite rzeczy. To jest miasto wszelkich możliwości: to jest miasto, gdzie są nagrywane największe filmy, gdzie, gdzie realizują się najciekawsze projekty, właśnie artystyczne. I jest tam każdy, i możesz tam wszystko, mówiąc w takim bardzo American Dream stylu, ale z drugiej strony jest to miasto maksymalnie samotne. I po raz kolejny odniosę się do tego, co powiedziała do mnie Beata: że to jest miasto, które zaoferuje ci wszystko, a jednocześnie nigdzie nie poczujesz się tak samotny. I o tym też będzie myślę za tydzień, ale to jest właśnie paradoks Los Angeles. I nie wiem z czego to wynika: z tego, że ono jest takie wielkie, czy z tego właśnie, że ma tyle różnych twarzy, z tego, że jest tyle tych autostrad, że są takie duże odległości. Nie wiem, ale jest to miasto takich maksymalnych sprzeczności, i jest to miasto, które naprawdę wzbudziło we mnie niesamowicie dużo skrajnych emocji. I wiele z Was może pomyśleć, że Jezu, Karo, Ty gadasz o zwykłym mieście, tak jakbyś, nie wiem, przeżyła tam jakieś niesamowite katarzyc, ale przysięgam, coś tam jest takiego powietrzu. Nie wiem, czy to jest właśnie to, ile tam się dzieje i to wszystko się tak kotuje. To miasto wywiera na Tobie pewnego rodzaju presję, bo pokazuje Ci, że wszystko jest możliwe, że aż przytłacza Cię to, ile tych możliwości tam yy, jest. Ale przez to jest ono bardzo intrygujące i ja opowiadałam bardzo wielu osobom o tym. Mojej mamie przez ostatnie dwa dni próbowałam wytłumaczyć, co chcę Wam przekazać w ogóle w tym podcaście i czułam, że maksymalnie się gubię. I wybaczcie mi, jeżeli jestem strasznie chaotyczna, ale naprawdę to miasto wzbudzało mnie takie emocje, że ja teraz w tym momencie, jak do Was mówię, łapię się za głowę, bo nie jestem w stanie go zdefiniować. Ono mnie maksymalnie intryguje, ale tak jak powiedziałam, LA mnie totalnie, totalnie zmęczyło. I ja... Byłam bardzo szczęśliwa, że zobaczyłam stronę LA, która mi się spodobała, ale jednocześnie po tych kilku dniach ostatnich, które spędziłam w, po tej wschodniej stronie, ja byłam gotowa wrócić do San Francisco i cieszyłam się, że wracam do San Francisco. I to jest myślę taka fajna klamra, bo tak jak San Francisco wydawało mi się bardzo ładne i fajne, ale nie dla mnie i nudne, tak po tym, jak bardzo intensywne były moje doświadczenia w Los Angeles, ja po prostu wróciłam do San Francisco, i ja poczułam spokój. Ja się poczułam jak w domu. Ja poczułam, że ja nic nie muszę. Ja się poczułam wyluzowana. Ja miałam ochotę patrzeć się w przestrzeń i myśleć sobie, co będzie, to będzie. I energia właśnie San Francisco bardzo mnie relaksowała, i dlatego bardzo doceniam to miasto. I tak jak Los Angeles budzi we mnie wiele obaw, a jednocześnie mnie inspiruje, ale cały czas daje mi taki niepokój, tak San Francisco to jest taki domek. I naprawdę oh, aż się uśmiecham na myśl o tym, o tym miejscu. Ale jeszcze zanim przejdę do już końcówki, to muszę Wam powiedzieć o jedzeniu. Bo już powiedziałam o San Francisco, a ja muszę wrócić do LA. Słuchajcie, w LA zjadłam najlepsze jedzenie w swoim życiu. Kropka. Elej to jest raj dla wegan. Elej to jest miejsce, gdzie jadłam najpyszniejsze, jednocześnie takie, wiecie, cheatowe trochę rzeczy, typu wegańskie gofry z kurczakiem i srefem klonowym, czy jakąś inną wołowinę po koreańsku. A z drugiej strony jadłam przepyszne, surowe feed dania. Co więcej, jest bardzo dużo knajp, które oferują jednocześnie dania, po prostu marzenie wegańskie, czyli jakieś. Ala mięsno-jajeczne wymysły, ale w wersji zdrowej i jednocześnie w wersji y, przepysznej. Także tam znajdziecie naprawdę wszystko i ja bym wróciła do LA chociażby tylko po to, żeby tam zjeść. Uważam, że jedzenie jest wystarczającym powodem, żeby tam przyjechać. I teraz właśnie sobie przypomniałam, że zapomniałam Wam powiedzieć o poruszaniu się. I to jest w ogóle, powinnam była powiedzieć to znacznie wcześniej. Ja nie miałam auta w LA. Bez auta w LA jesteś jak bez nogi. I też o tym mówiłam tydzień temu, o tym transporcie, ale ja bardzo wiele zwiedziłam w Los Angeles dzięki temu, że spędzałam czas ze wspaniałymi osobami, które posiadały auto, i dzięki temu pojechałam do Orange County, dzięki temu pojechałam do Griffith Observatory, przejechałam się po wzgórzach Beverly Hills, byłam w Malibu, byłam w Santa Monica, ale powiem Wam, że bez auta jest ciężko, więc jeżeli jesteście Kierowcami, to wynajmijcie sobie samochód. Naprawdę się opłaca. Ja tego nie zrobiłam, dlatego, że po pierwsze byłam sama, a po drugie tam jest dodatkowa opłata dla młodych kierowców tam poniżej 25 roku życia. Także pamiętajcie o tym, ale zróbcie wszystko, żeby jednak to auto w Los Angeles mieć. Huh, powiem Wam. Nagadałam się. Myślę, że czas już zakończyć ten niesamowity wywód o, o San Francisco i LA. Jeżeli jesteście ze mną nadal, to bardzo Wam dziękuję. Kocham oba te miasta, mogę to spokojnie powiedzieć, i one są jak dwa bieguny jak ogień i woda jak niebo i ziemia i każde z nich ma inne miejsce w moim sercu. Ale tak jak w przypadku San Francisco. Wiem, że to jest miasto, w którym nie mogłabym zamieszkać, ale które z sentymentem odwiedzę jako odwiedzający, jako turystka. Tak w LA od pierwszej chwili czułam, że będę tam wracać. I powinnam była o tym powiedzieć na początku, że moje pierwsze wrażenie było takie, że ja tu będę wracała. I nie umiałam tego opisać, bo to miasto mnie strasznie odrzucało pod wieloma względami, ale ja wiedziałam, że będę tam wracać z różnych powodów w ciągu swojego życia. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. I dopiero na koniec, kiedy spodobała mi się ta ostatnia część LA, pomyślałam sobie, hmm, a może nawet mogłabym tu pomieszkać przez jakiś czas. Także to myślę bardzo fajnie obrazuje mój różny stosunek do tych miast. I teraz na koniec chciałabym Was poprosić o podzielenie się Waszymi doświadczeniami. Zakładam, że są wśród Was osoby, które były w tych miastach, bardzo mnie ciekawi. To jak wy je odebraliście, co o nich myślicie? Ja dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam Was za tydzień na trzeci odcinek z tej amerykańskiej serii o moich ogólnych wrażeniach. I lekcjach, jakie wyniosłam z tej podróży. Oczywiście dajcie też znać, czy chcecie podcast o samotnym podróżowaniu. I ja na koniec, jak zawsze, przypomnę, że zapraszam Was na Instagrama Karolina Somańska Podcast, bo tam informuję o nowych odcinkach i tam też czekam na Wasze komentarze, opinie i dyskutujemy. Zapraszam na mojego prywatnego Instagrama. Tak jak mówię, podróżniczo, jedzeniowo jest tam dużo, dużo rekomendacji. Podcasty ukazują się w poniedziałki o godzinie 7 rano. Na dobry początek tygodnia. I możecie ich posłuchać na Spotify'u, na iTunesie i na YouTubie. I na iTunesie zawsze czekam i zawsze z ogromną przyjemnością czytam Wasze opinie na temat podcastu. Tam możecie też go ocenić na dowolną ilość gwiazdek i bardzo bardzo was do tego zachęcam, bo to sprawia, że podcast jest promowany i ja też wychodzę z założenia, że jeżeli mi się coś podoba, to chcę się tym dzielić z resztą świata. Na Spotify możecie zaobserwować podcast, a na YouTubie oczywiście możecie subskrybować mój kanał. Także dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka, dziękuję Marce Jurkaja za to, że była partnerem tego odcinka i przypominam, że na hasło Karolina macie 30% zniżki na subskrypcję Waszych produktów do higieny intymnej. Za tydzień ostatni odcinek od USA. Dzięki za wysłuchanie, do usłyszenia. Cześć!